jest obraz. Ok. Przygotowujemy się. Zaraz zaczniemy. Kilka testowych ustawień. Kilka ustawień. Dajcie znać przede wszystkim, czy nas słychać. Bo chyba nas widać. Ja nic nie mówiłam. Nie wiem, czy mnie słychać. Kto nas słyszy? Raz, dwa, raz, dwa. Okej. Cześć, cześć, słychać, cześć. Słychać i widać. Dobra. My mamy obraz, ten co widzimy siebie na YouTubie, to jest z takim sporym opóźnieniem, więc musimy chwilkę zaczekać. Okej. Jeżeli nas słychać, dobrze, Sara też się odezwi. Cześć. 10 na 10. Super. Dobra. No to co, to oficjalnie zaczynamy. Witamy Was, drogie światusy, w kolejnym odcinku Pytań i Odpowiedzi na żywo, czyli w naszym live'ie. Teraz Ty. Live będzie oczywiście zapisany, zawsze zapisujemy live'a, więc spokojnie. Jak nie możecie być na żywo, nie ma problemu. I live jak zwykle u nas będzie trwał około godziny. Postaramy się o tej 21.15, 21.20 wyrobić. Także nie to, że stracicie cały wieczór, nie? Tak jest. Okej, parę ustaleń. Mamy kilka pytań przygotowanych, a w zasadzie nawet za dużo tych pytań. Na pewno nie odpowiemy na wszystko. Zwłaszcza, że się część pytań powtarza z poprzednich live'ów, z poprzednich odcinków. To jest zrozumiałe, bo pojawiają się nowi ludzie, więc dla nich ja przygotuję, na przykład było takie pytanie, czy świadkowie dostają pieniądze za głoszenie, dlaczego na przykład przyjmują bony świąteczne, a nie obchodzą świąt. Ja zrobię takie zestawienie tych pytań i dam linki albo do naszych filmów, albo albo napiszę krótkie odpowiedzi na te po prostu najczęściej powtarzające się pytania. Także spokojnie, jeśli zadałeś akurat takie pytanie, na pewno odpowiemy, ale być może będziesz musiał o tym doczytać za kilka dni na przykład. Tak jest. A jeżeli jakieś pytania nie zdążymy odpowiedzieć wśród tych, które zadaliście wcześniej, to pewnie zrobimy też jeszcze odcinek Kwandy, który nagramy po prostu. Ktoś napisał, że ma wrażenie, że ostrość jest ustawiona na mikrofon. No nie wiem, tu faktycznie w moim komputerze jest słabo, ale u Ciebie wydaje się ok. Ale nie umiem tego zmienić. I w telewizji też jest ok, jak tam nas widać, więc... Ej, a jak przybliżę nas... Ja zobaczę. No i co, lepiej troszkę? Bo ja nie umiem totalnie tego zmienić w tej kamerze. No i jakość... Co? Czy będzie pieśń na rozpoczęcie? Pieśń na rozpoczęcie? No nie. Nie dzisiaj, może następnym razem, jak zbierzemy odwagę, żeby śpiewać publicznie. Tak, no i co? Dajcie znać, czy jest... Rutyny skorbin weźmy. Dajcie znać, czy trochę jest lepiej. Niestety tutaj nie ma możliwości transmitować Full HD rozdzielczości, dlatego obraz jest troszeczkę gorszej jakości niż przy normalnym nagrywaniu. Niestety YouTube na to nie pozwala. Okej, zaczynajmy, bo już 3 minuty minęły, a my jeszcze nie powiedzieliśmy za wiele. Od czego zaczniemy? Ponieważ już mamy 347 osób. Wow. Od spotkania. A może spotkanie zostawmy później. Dobra. Na koniec będzie najwięcej osób i wtedy będą mogli usłyszeć. Kiedy spotkanie ze światusami i tak dalej. Zacznijmy może od tych pytań, które pojawiły się w komentarzach i będziemy je tak przeplatać pytaniami z czatu, z super czatu. No, żebyście mogli też brać aktywny udział w naszej sesji na żywo. Okej, ale ty, Sara, uporządkowałaś te pytania chyba od najtrudniejszych. Nie, od datowo już. No dobra. Pytanie najpierw zaczynamy... To zacznij od innego po prostu, jak to się nie pasuje. Nie, no niech będzie. Okej, jak świadkowie zapatrują się na aborcję z przyczyn prawnych? No ogólnie nie ma aborcji bez względu na przyczyny. Tak jak polskie prawo dopuszcza w pewnych sytuacjach aborcję, tak u świadków to zawsze jest widziane jako morderstwo. Nie. Tak, czyli nie ma możliwości
bez względu na to, czy na przykład prawo by dopuszczało, czy w danym kraju, czy nawet w Polsce, sytuację, w której można by było to zrobić, to świadkowie Jehowy całkowicie tego zakazują. No dobra, i to tyle, bo to taki... Tak, nie chcemy za bardzo tego tematu tutaj wałkować, on jest bardzo kontrowersyjny. Natomiast teraz drugie pytanie, jak świadkowie się zapatrują na sprawy dotyczące Ziemi Świętej, czy tam jeżdżą? Być może niektórzy jeżdżą turystycznie, ale ogólnie to nie jest tak, że mają jakieś... traktują Ziemię Świętą jako miejsce święte. Mhm. O, nie traktują tego jako symbol, nie wiem, kultu, czegoś, gdzie trzeba w ogóle pojechać, oddać cześć, no. Bardziej turystycznie, ale pewnie z jakimś sentymentem mimo wszystko, jak wyznawcy wielu chrześcijańskich religii. Tak, ogólnie świadkowie nie chodzą na żadne pielgrzymki do jakichś miejsc świętych, więc tutaj to odpada. Było pytanie może z czatu jedno. Jak się zapatrują na influencerów świadkowie? Ale takich, że świadek jest influencerem, czy ogólnie na innych? Trzeba doprecyzować. Ogólnie zalecana jest ostrożność do social mediów. Tak w skrócie, no nie? Ojejku. Dziękujemy ministrom Churchill za wsparcie naszej działalności. Bardzo. Ale nie zadaj pytania. Ale możesz zadać. To wtedy na pewno na nie odpowiemy. Wracając do tej Ziemi Świętej, bo mi troszeczkę tutaj... Nie, influencerów. Okej. Okay. Świadkowie Jehowy raczej nie... To nie jest tak, że kogoś przekreślają, że ktoś nie może być influencerem, natomiast jeżeli ktoś będzie zajmował się takimi rzeczami, czyli na przykład pewne rzeczy promował w social mediach i będzie to jego praca, ale ona będzie zajmowała mu za dużo czasu, to na pewno będzie miał jakieś rozmowy i naciski, żeby aż tak się nie angażować i na pewno trzeba mieć twardy tyłek do tego, żeby umieć się postawić starszym. Bo... Tak, ja nie umiałam na przykład, tak. Bo napisałam kiedyś tekst na bloga swojego, jeszcze byłam takim bardzo wierzącym świadkiem i użyłam tam pisałam o naszej wyprawie do Warszawy i użyłam tam takiej przenośni, że z Warszawą to mam romans, że lubię mieszkać w moim mieście, ale od czasu do czasu taki skok bok na weekend do Warszawy to bardzo chętnie. No i się okazało, że się ktoś zgorszył, że jak ja mogłam użyć takiego sformułowania romans i skok w bok. No i dostałam trochę po uszach od jednego starszego. Oczywiście nie było tak, że masz usunąć, no nie, ale że powinnam to rozważyć, żeby nie robić, nie przysparzać zgorszenia innym. No ja miałam zbyt cienki tyłek na to, ale niektórzy robią różne rzeczy. Wiem, że są świadkowie, którzy na przykład stawiają zdjęcia nawet z medytacji, z jogi, za co by na pewno dostali w niektórych zborach mocno po uszach, no ale jak się nie czepiają starsi, to wszystko można, nie? Mhm, tak. A tutaj nam się Peter rzuca na kanale. Ja na razie... Nie, on nie hejtuje. No. On chciał z nami na żywo porozmawiać, ale my nie wrócimy do organizacji. Spoko. Jeżeli pamiętajcie, jeżeli jakaś mowa nienawiści, obrażanie innych osób, nas czy kogokolwiek na czacie, to będziemy po prostu takie osoby blokować, jeżeli włapiemy. I tyle. A generalnie jest wolność słowa, prawda? Okej. Okay. Test może z tego. Tak, wróćmy tutaj do pytania. Co świadkowie Jehowy myślą na temat przepowiedni, stygmatów i tym podobne? Tu się samo odświeży? Nie, musisz odświeżać. Jak? Prawym kliknij. I masz. Okej. Okay. Co myślą na temat przepowiedni, stygmatów i tak dalej? Generalnie wszystko to uznają jako takie znaki, takie, nie wiem jak to powiedzieć, ale tego typu rzeczy to nie jest, nie pochodzą od Boga według świadków, tylko pochodzą od szatana, że to za tym stoją demony po to, żeby zwieść ludzi i odciągnąć od prawdy, czyli tego, co wierzą świadkowie Jehowy, bo świadkowie Jehowy prawdą nazywają wszystkie swoje wierzenia, więc jakby generalnie tego nie uznają, to nie istnieje. Dla świadków Jehowy to wszystko są manipulacje diabła. Podziękuj. Tak jest. Kamila Kubic, bardzo dziękujemy. Widzę, że odstawiasz tanie z radości. Pewnie z tego powodu, że jesteś z nami tutaj na żywo na czacie. Tak, było pytanie, czy... Jejku, zgubiłam się. Czy nie planowaliśmy zmienić swoich imion? Czy nie planowaliśmy?
Ja miałem kompleks swojego imienia. Ja też. Ojejku, jak ja miałam straszny kompleks swojego imienia. Nie, zawsze się wściekałam, dlaczego... Bo ja miałam w ogóle dostać na imię Paulina. Paulina to jest takie, według mnie, dość tradycyjne imię, takie popularne. A tu dostałam Sara. I w latach 90. Sara to nie było zbyt często spotkane. Teraz jest częściej. I najczęściej było tak, że szłam sobie ulicą i Sara, 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 odwracam się, a tu na psa ktoś wołał. Tak. Ja natomiast całe życie tak myślałem, że mam takie imię winne. Edwin, Wino, więc jakby taki miałem trochę kompleks, aż poznałem rok temu w święta. Znaczy inaczej, to był mój klient, ale się bardzo zaprzyjaźniliśmy, bo go zmanipulowałem świadkowskimi metodami. Życzył mi wszystkiego dobrego z okazji świąta. Ja powiedziałem, że ja postanowiłem ich nie obchodzić, więc on zaczął pytać dlaczego. No i tak od słowa do słowa i okazało się, że bardzo wiele nas łączy i to jest bardzo fajny kompan, bliski przyjaciel, a on w swoim nazwisku też ma taką cząstkę win i on mi powiedział, że to nie jest od wina, od winy, tylko od zwycięstwa i to mi tak uświadomiło, że rzeczywiście mogę wiele. No wiecie, to jest już prawie 30 lat jesteśmy z tymi imionami, można się przyzwyczaić do wszystkiego. Tak. Nawet do szubienicy, jak powiedział człowiek, którego powieszono. Dobra. Dobrze. Sweź te, co ja już szukowałam. Okej. A to możesz zaznaczyć i potem... Ja tam, i tak mi mignęło. Aha. Pytanie tam odśwież, bo się wyświetliło. Pytanko. Od Sebastiana. Bardzo dziękujemy. Jak mogłeś wyciągnąć z tej sekty? Sebastian, za twoje wsparcie i to pytanie odpowiemy na pewno. To nie jest tak, że mamy zestaw gotowych odpowiedzi, ponieważ gdyby było to takie łatwe, to bez problemu wyciągnęlibyśmy członków naszych rodzin, które tam się znajdują. Albo swoich przyjaciół, którzy nadal tkwią w organizacji Świadków Jehowy. Tak, i tu chciałam dodać, że tam było też pytanie, czy istnieje jeden konkretny argument, którym można właśnie wybudzić Świadka Jehowy. No, nie istnieje, a przynajmniej my takiego nie znamy. No, niestety właśnie nie ma czegoś takiego. Na wiele osób, znaczy na różne osoby działają różne rzeczy. Generalnie Świadkowie Jehowy mają w swoich umysłach coś takiego, nie wiem, ja to gdzieś pisałem w komentarzu, ale bardzo podobne stwierdzenie pojawia się u Orwella w rok 1984. Myśl o szlaban. I Świadkowie Jehowy, nawet kiedy w ich umysłach się pojawia coś takiego, że chcieliby, że dostrzegają jakieś błędy w nauczaniu Świadków Jehowy, dostrzegają jakieś rzeczy, które są nie takie, jak powinny być, to u nich się dochodzi do takiego mózgospięcia, przychodzi taki szlaban i oni nie chcą dalej w to brnąć nawet swoim umysłem, nie chcą się zastanawiać, ponieważ wierzą, że wtedy zginą w Armagedonie. I ten strach jest tak silny, że powstrzymuje ich przed działaniem, przed szukaniem. Więc przede wszystkim najsilniejszą bronią dla Świadków Jehowy jest wiedza, której nie mogą zdobywać. A drugą rzeczą jest to, że jakby w jakiś sposób trzeba ich skłonić do tego myślenia. I bardzo wiele osób posługuje się publikacjami Świadków Jehowy w tym celu, żeby pokazywać, że Świadkowie Jehowy się bardzo w wielu kwestiach mylą, manipulują cytatami, zmieniają publikacje swoje po czasie, żeby zatrzeć jakieś dowody, jakieś manipulacje i tak dalej. Więc jakby to też może pomóc wielu osobom, jakby przynajmniej zauważyć, że coś jest nie tak, a troszeczkę więcej mówiliśmy w jednym z odcinków na naszym kanale i postaramy się jutro tam w opisie tego filmu wrzucić link do tego, żeby tak, można sobie było obejrzeć. Mówimy konkretnie, przede wszystkim warto się zastanowić, czy jest sens taką osobę wyciągać, bo to jest trochę tak, że niewiedza jest błogosławieństwem i czasem komuś jest trudniej żyć poza tą grupą niż w niej, chociaż to jest bardzo smutne i my nie możemy na przykład tego zrozumieć, skoro już poznaliśmy smak życia bez tego, ale jak byliśmy świadkami, to przecież uważaliśmy, że to jest najsłuszniejsza rzecz i nie wyobrażaliśmy sobie, że możemy żyć bez Jehowy. Tak. I ktoś może nie być na to gotowy, więc to są bardzo trudne decyzje i czasem warto się zastanowić, znaczy wiadomo, fajnie by było na przykład, gdyby nasi bliscy odeszli, ale być może są w takiej sytuacji, że możemy tylko sprowadzić, że będą w gorszej sytuacji przez to. Tak, zwłaszcza, że odejście od świadków nie zawsze jest taką, znaczy nigdy nie jest łatwą rzeczą,
zawsze niesie za sobą jakieś ofiary. Ofiary w postaci, może to być rozpad małżeństwa, może to być zerwanie więzi rodzinnych i tak dalej, i tak dalej. Depresja, może to wiązać się z jeszcze innymi rzeczami, których wielu po prostu nie jest w stanie wytrzymać. Ale generalnie my, Świadków Jehowy, uważamy za bardzo szkodliwą organizację i bardzo się cieszymy, że nam udało się, mimo że od dziecka byliśmy wychowywani w takiej religii, udało nam się przejrzeć na oczy i wyjść, i teraz to, co robimy, to ma na celu uświadomić Was, przede wszystkim osoby, które nie są świadkami, nigdy nie były, że nie warto tam wchodzić, a mamy sygnały od bardzo wielu osób, że to naprawdę Wam pomaga i przestrzega Was przed tym, żeby się ze świadkami naprawdę zadawać. A drugą rzeczą jest to, że wiele z osób, którzy byli świadkami Jehowy, nie potrafią się pozbierać po wyjściu i tym, co robimy, to pokazujemy im, że można normalnie żyć i funkcjonować, można zbudować relacje, które naprawdę są fajne, są trwałe i można żyć poza świadkami Jehowy, nawet po wyjściu. Mhm. Antonina chyba. Anna Tonina. Antonina. A, dobra. Pytanie. Saro, ściskam. To ja uściskam Sarę za ciebie. A w ogóle było pytanie, czy jestem w stanie błogosławionym. To tak wspomnę szybko, że nie i nie planuję. No i nawet nie może. I nawet nie mogę. Niestety. Ale odpowiedzmy na pytanie Antoniny. Czy u Świadków Jehowy funkcjonuje organista? Nie, ale są bracia, którzy się zajmują nagłośnieniem. I Edwin ma w tej mierze duże doświadczenie, ponieważ sam pełnił taką funkcję nawet na zgromadzeniach. Tak. Czyli to jest taka osoba, która tam obsługuje sprzęt i działa w tym, żeby wszyscy słyszeli to, co jest na zebraniu, na zgromadzeniu. Niemniej, jeśli chodzi o samo... Bo podczas zebrania są trzy pieśni. Na początku, w trakcie i na koniec. I jest podkład muzyczny. Są to melodie przygotowane przez Świadków Jehowy. I one są po prostu odtwarzane z cyfrowej postaci. Natomiast czasami zdarzało się, pamiętam, że było tak, że na przykład chyba przed pamiątką, czy w trakcie pamiątki, jacyś świadkowie się tak zebrali i postanowili, że te pieśni zostaną, że zagrają podczas takiego spotkania. Ja tak miałam kiedyś, bo w moim dawnym zborze był na przykład taki brat, który grał w zespole i sam jego kolegów kilku też przyjechało i zrobili... Na żywo to zagrali. Fajne to było doświadczenie w sumie. Mhm. Ale głównie jest tak, że odtwarzane są nagrania. Dobra, może te pytania trochę te, które wybrałam. Spokojnie, tutaj mamy. Błagam, nie obrażajmy. W sumie Peterowi to można dać ostrzeżenie, bo trochę... Znaczy ja nie widziałem teraz tych komentarzy, więc... Jeżeli tutaj ty widziałaś, to dasz mi znać. Nie, no piszą, że bardzo przeszkadza. Ale nie chcemy banować na siłę, także spoko luz. Tak, ale... Spotkania nie będzie w Piotrkowie, o spotkaniu powiemy na koniec o godzinie 21.15. No, może trochę wcześniej. Tak. A jeśli chodzi o Petera, no zobaczcie, że jeżeli on jest świadkiem, to coś musi być na rzeczy, że on tutaj jest. Ponieważ Świadkowie Jehowy mają całkowity zakaz oglądania tego, co mówi się na ich temat w internecie, w telewizji, w ich publikacjach. Oni na zebraniach uczą się tego, że jeżeli na przykład oglądają telewizję, oglądają wiadomości, pojawi się jakikolwiek materiał o Świadkach Jehowy, wydany przez jakąś telewizję, przez kogokolwiek, to oni mają obowiązek wyłączyć telewizor. Oni mają całkowicie tego nie słyszeć. To jest ciekawe, zaznacz. No tu nie mam jak, ponieważ... Ja nie mam jak zaznaczyć, okay. Bo nie przewija się, a ty jak zaznaczysz, to ci się nie przewinie. Okej, okay, jeszcze skończę tą myśl. Ponieważ to, co my tutaj mówimy, to wszystko jest kłamstwem. To jest kłamstwo, które ma na celu odciągnąć Świadków Jehowy od ich organizacji, a tym samym ma sprawić, że zginą w Armagedonie. I znowu wracamy tutaj do kwestii tego strachu, który ich prześladuje. Okej, okay. Dobra, tutaj sobie wrócimy. Dziękujemy ci, Daria Woźnica. Hej, też pozdrawiamy.
I wyżej to było pytanie, czy są jakieś rytuały a było pytanie, tak? Tak. To ja muszę odświeżyć, a ty odpowiedz na to, czy są jakieś klęczenia, rytuały na sali. To mi się przypomina z tym, jak podczas naszego ślubu twoje koleżanki z klasy. Tak, moje koleżanki o to pytały. Troszkę się bały, ja się nie dziwię, bo ja też, jak pamiętam, poszłam gdzieś robić zdjęcia, chyba chrztu w kościele, to też trochę byłam, już byłam wybudzona, to, bo tak to bym nie poszło. To też się trochę bałam, co tam mam ze sobą zrobić, ale poszło okej. Dobra, to zaraz. A odnośnie tego klęczenia i tych rytuałów, nie ma takich rzeczy. Nie, opowiemy, bo bardzo często pojawiało się, jak wygląda zebranie, to pytanie, ale znaczy dla nas ono było takie oczywiste, prawda? I my często sobie nie zdajemy sprawy z tego, że coś was interesuje i przyjmujemy to za pewnik, że no, że to nie jest ciekawe, co zresztą w komentarzach na przykład pod odcinkiem o terenach, ja mówię, aka nuda, wszyscy, wow, ale ciekawe i teraz wiemy wiele rzeczy. Natomiast podczas zebrania najczęściej po prostu świadkowie siedzą, całe to spotkanie, godzinę 45, na początku podczas modlitwy wstają i później jest śpiewana pieśń i siadają i w trakcie, w pośrodku znowu wstają, żeby zaśpiewać pieśń. I znowu siadają i na koniec znowu wstają. W zasadzie nie ma czegoś takiego, że ktoś musi wstać. No nie, że nie, jeżeli byś na siedząco podczas zebrania, bo się byś źle poczuł i nie chciał wstawać do śpiewania pieśni czy do modlitwy, to nie będzie z tym problemu. No, jak dziecko na mnie czasem zasnęło, to też nie wstawałam. No, ale o tym opowiemy, bo w ogóle z tymi zebraniami, z tym jak one wyglądają, co wolno, co nie wolno, to też jest ciekawa rzecz, ale to jest długi temat i na pewno do tego jeszcze wrócimy. Dobra, teraz tak. Kwestie płci... Basia pyta. Basia. W czasie głoszenia mają znaczenie, czy to tylko mój wniosek? Chodzi mi o to, czy na przykład do młodych kobiet zagadują młodzi mężczyźni, którzy starają się zbajerować, oczywiście na chwałę Jehowy. Czyli jeśli dobrze rozumiem, że na przykład jest taka taktyka niby, że na przykład młodzi bracia, świadkowie Jehowy, szukają młodych kobiet, które nie są świadkami, żeby ich zaciągnąć do organizacji. To nie. Raczej nie, bo w zborze młodzi świadkowie... Kolejne, zaraz. A, tu się odświeża w takim razie. Młodzi świadkowie, mężczyźni, nie wiem. Ja używałbym takiego określenia do wielu, wielu takich braci młodych PSF. Czyli takie przeciętnie sfrustrowane frajery. Ja tutaj się śmieję z tego, ponieważ ja o sobie mogłem tak powiedzieć w pewnym momencie, kiedy byłem nastolatkiem. Natomiast no, są bardzo nieśmiali ze względu na to, że u Świadków Jehowy jest bardzo duże takie zbzikowanie na punkcie seksu. Tak, i ja tu się wtrącę, to jest zbyt duże ryzyko, że prędzej dojdzie do seksu i do jakiegoś czynów, które są zakazane w organizacji, niż ta przypuszczalna kandydatka na Świadka Jehowy zostanie faktycznie świadkiem. Nawet właśnie często jest tak, że na przykład poznajesz światusa, zakochujesz się w nim i tak to tłumaczysz z Boże, że ja go przyciągnę, ale to nigdy nie jest pochwalane. To się nazywa wprzęganie nierównowiarzmo, czyli że ty jakby jesteś lepszym tym wołem, czy jak... Tak, a tamten jest gorszy. Bo jesteś świadkiem, a tamten jest gorszy, przez to zaraz przejdziemy do tematu odcinka, tylko jeszcze na jedno pytanie odpowiemy. Więc nie zdecydowanie nie ma takiej taktyki. To jeśli coś takiego się zdarzyło na przykład, to może personalna inicjatywa tych osób, jeśli na przykład do ciebie przychodzą dwaj młodzi mężczyźni, może cię polubili, ale to nie jest żadne oficjalne stanowisko. Tak, czym może tak być, że oni tak próbują coś zbajerować, ale raczej to a będzie... A jeśli chodzi w drugą stronę, dwie kobiety, żeby ten, to jeszcze mniej spotykane, bo no to jest niebezpieczne trochę. Mhm. Ja spotkałam się z paroma sytuacjami, że byłam na przykład z dziewczyną, chodziło się gdzieś tam po klatkach w bloku już wieczorem i czasem komentarze były, no... Zapraszano nas, robiło się niebezpiecznie momentami. Tak. Mnie kiedyś zaatakowano i uderzono, ale uciekłem podczas głoszenia. Nie mówiłeś mi nigdy. A no, może kiedyś opowiem. A jeszcze wiesz, co chciałem dokończyć? My, że to najczęściej indywidualna inicjatywa, jeżeli tak się dzieje. Natomiast być może jeszcze Basia, której też dziękujemy za to wsparcie z Tib & The Nation, być może miała na przykład też na myśli to, czy razem ze sobą kobiety dwie głoszą, czy mężczyźni. A, no to jak się umówią po prostu. Tak. Generalnie raczej kobiety głoszą z kobietami, mężczyźni z kobietami, przy czym nie ma tutaj... Mężczyźni z kobietami, kobiety z kobietami. No, dobra. W ramach tej samej płci, no, jakoś tak. Ale nie ma tutaj takiej zasady.
ponieważ niektórzy świadkowie uważają, że wspólne głoszenie jest na przykład dobrą okazją do tego, żeby się poznać, i niektórzy traktują je jako zaloty przed ślubem w okresie narzeczeństwa. Ale to też jest ciekawy temat, co nie? Czy świat... Teraz też tutaj... Lolnonster, dziękujemy bardzo. Czy świadkowie śledzą się nawzajem, sprawdzają, czy ktoś nie łamie zasad biblijnych, tylko nie wydaje... Tylko nie, nie wydajcie na głupoty. Nie, 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 my tutaj inwestujemy w sprzęt, więc spokojnie. I w rozwój osobisty. A czy śledzą się nawzajem? Oj, to bardzo. Oj, to bardzo. Świadkowie Jehowy bardzo lubią plotkować. Oczywiście pewnie znaczy, nie oczywiście wszyscy. To nie jest oficjalne stanowisko. Bo oficjalnie jest zakaz, ale Świadkowie Jehowy bardzo żyją życiem drugich osób, przynajmniej w zborze, ponieważ uważają, że stoją na straży moralności członków zboru, że stoją na straży tego, żeby w zborze nie było osób, które będą ściągały, jak to się mówi? Nie hańbę na imię Jehowy, ale że jakby taką zasłonę, nie pamiętam jak to oni dokładnie nazywają, że wypadło mi z głowy, ale uważają, że jak ktoś robi coś źle w zborze, to Jehowa nie będzie w tym zborze błogosławił i nawet jak ktoś będzie miał taki ukryty grzech, więc jakby troszkę tak się pilnują i jakby donoszą na siebie, bo uważają, że to jest wyraz troski, bo taka osoba choruje duchowo. No i jak ta sprawa wyjdzie na jaw, to wtedy ta osoba jest na przykład wykluczana, żeby w zborze znowu Jehowa błogosławił. Ale jeśli chodzi o śledzenie, bo to do tego też zmierzamy, to ja kiedyś opowiadałem, że mnie na przykład starszy zboru prosił o to, żebym, to było w odcinku o rozwodach, żebym śledził drugiego, osobę już chyba wykluczoną, z drugim bratem, żebyśmy zobaczyli, że on na przykład po rozwodzie jest w domu, że spędził noc w domu swojej kochanki, tylko po to, żeby ta druga strona na przykład mogła mieć ten rozwód biblijny, tam więcej o tym mówimy, albo na przykład śledzą, robią zdjęcia, czy ktoś nie utrzymuje kontaktów z wykluczonymi. Wiele takich sytuacji śledzenia jest naprawdę. Tak, i nie tylko może takiego śledzenia, jak to sobie wyobrażacie, że ktoś chodzi tam po krzakach i obserwuje, ale oni to argumentują, to jest chyba z Mateusza, z Ewangelii Mateusza, według Mateusza, że jak zobaczysz, że twój brat popełnia jakiś grzech, to najpierw podejdź do niego i mu to powiedz, a jak on tego nadal popełni ten grzech, to musisz jakby to powiedzieć dalej, starszym. Znaczy tam nie ma sformułowania starszym, to już jest interpretacja świadkowska. No i tak jest, na przykład ktoś zobaczy, że nie wiem, że znajomy świadek Jehowy pali papierosy na ulicy, no to najpierw powinien porozmawiać z nim, że hej, Heniu, palisz papierosy, bo to jest złe, masz to załatwić, a jak sam się nie zgłosisz do starszych, to ja pójdę i powiem im, że ty palisz papierosy. No i pójdzie w końcu, tak zrobi przykładny świadek. Co, może temat odcinka teraz? Temat odcinka mamy, wow, 822 osoby. Bo temat odcinka wziął się z pytania, które padło na Instagramie moim. Poprosiłam... 834, wow, tych gwiazd. Dobra, przepraszam, że przerwałem. Okay. Temat odcinka. Miałam kiedyś koleżankę, która była świadkiem Jehowy i wprost obrażała chrześcijan inne religie. Czy to się często zdarza? I tak, i odnośnie tego padło też na początku czatu pytanie, czy świadkowie lubią muzułmanów? Tak. I jak więc traktują, czy uważają się za lepsi od innych religii ogólnie? Tak, więc tutaj w Polsce no przede wszystkim mają do czynienia z wyznawcami religii katolickiej, dlatego o tym mieliśmy w odcinku, w temacie odcinka. Świadkowie Jehowy, jak śledzicie nasze wcześniejsze materiały wideo, oni uważają, że są wybraną religią, że są jedynymi osobami, no tak w uproszczeniu powiem, które przeżyją Armagedon, czyli wojnę Bożą, a wszyscy inni zginą. Dlatego oni głoszą, żeby ludzi przyciągnąć do swojej organizacji, w pewnym sensie po to, żeby oni mogli również przeżyć. I że to jest niby wyraz troski o ich życie i o ich stan. W związku z tym, jakby Świadkowie Jehowy mają taki kompleks, takie poczucie wyższości nad innymi religiami. Ja mogę śmiało powiedzieć, że tak miałem, mimo że ja wcześniej nie dostrzegałem tego w sobie, będąc świadkiem Jehowy. I wiele osób, z którymi rozmawiamy, one mówią o tym, że miały podobne odczucia,
że nie dostrzegały tego, że uważają się za osoby lepsze. Więc po odejściu od świadków Jehowy, to jakby człowiek tak pokornie musi przyznać i przeorganizować w swoim umyśle, bez względu na to, czy nadal jest osobą wierzącą, czy nie, no pewne sprawy dotyczące traktowania drugich osób, ale w zasadzie myślenia o nich we właściwy i w dobry sposób. Tak, oczywiście tutaj, co wspomniała ta dziewczyna, obrażanie nie jest w żaden sposób zalecane w czasopismach, w publikacjach Towarzystwa Strażnica. To jest to, co po prostu zaobserwowaliśmy. Jest może nie bezpośrednio na głoszeniu ktoś powie pogardliwie o wyznawcach innej religii, ale już w rozmowach między sobą, tak, byliśmy tego świadkiem, sam nam się też zdarzało, niestety. Tak. Tutaj szczególnie właśnie jest to skierowane w Polsce przynajmniej, w stronę katolików, no bo no ich jest najwięcej i jakby... Ja na przykład raz tylko w życiu na głoszeniu spotkałam muzułmanina i to byłam w takim szoku w ogóle. Ale tak to się jest, nawet jak się uczyliśmy głosić, to pod katolików. No i właśnie chcemy nagrać odcinek w ogóle. Tak, co świadkowie myślą o na przykład o katolikach, bo w ogóle bardzo często pojawia się w ogóle w rozmowach świadków Jehowy takie sformułowania: katolicy, to znaczy oni są głupi, bo oni nawet nie zdają sobie sprawy, co tam ksiądz mówi, idą na mszę, zapominają i tylko mówią, że ta msza to była piękna, a jak się go zapytasz, co ksiądz mówił, to on nie pamięta. I uważają, że świadkowie, że katolicy to są tacy tak, troszkę przygłupi, a to się wiąże z tym, że katolicy się nazywają parafianami, a świadkowie mówią, że przecież parafianie to jest lud ciemny, to I, znaczy... I bardzo często wypominają katolikom to, że nie przestrzegają zasad własnej wiary, czyli właśnie mówią, że u świadków Jehowy to jak ktoś popełni grzech, to właśnie grozi mu wykluczenie i taka kara, a no, u katolików no to wypominają, że o, a ci to żyją przed ślubem i co to za wiara, coś, czy wiecie, tak się mówiło po prostu. I co jeszcze chciałam powiedzieć? Tak, czy w ogóle czy lubią? To nie jest tak, że... To nie jest tak, że lubią albo nie lubią. Lubią, no. Kiedy pytają mnie, czy lubią świadka... Może tego nie znają, nie załapię. Ale tutaj ważna rzecz, którą chciałem podkreślić. Świadkowie Jehowy traktują wyznawców wszystkich innych religii jako potencjalnych klientów. Tak, których i zawsze mogą zwerbować. Dokładnie. I tutaj właśnie ktoś wspomniał, że katolicy często podobnie robią. Być może. Ja jednak mam koleżanki, które są katoliczkami i one raczej idą w narrację, że w sumie możesz, nieważne jaką masz religię, ważne, żeby być dobrym człowiekiem. U świadków ten argument nie przejdzie, bo nieważne jakim jesteś człowiekiem, ważne, żebyś był świadkiem Jehowy, tylko według ich nauk, tylko to ci gwarantuje uznanie Boga i szansę na to, że przeżyjesz Armagedon i będziesz żył wiecznie w raju na ziemi. Tak. Więc jeśli jakiś świadek wam powie, że jest inaczej, to jest odstępcą takim jak my. Tak, bo sprzeciwia się oficjalnym naukom Towarzystwa Strażnica. A no chyba, że wyjdzie kiedyś zmiana i przyjdzie, że teraz napiszą w Strażnicy, że nieważne jaką religię wyznajesz, możesz sobie być kim chcesz. Być może wtedy cofną też ostracyzm i zaczną się do nas odzywać pewni ludzie, to by było super. To wam damy znać. Tak. Jeszcze musimy tutaj wyróżnić Stana 1989. Stan miał na wywiad kiedyś przyjechać. Tak i na pewno do tego dojdzie. Przynajmniej taką mamy nadzieję. Stan, powiedz, czy to jest twój rok urodzenia, bo mnie to zawsze ciekawi. 1989. I bardzo dziękujemy za twoje wsparcie. I Pszczółka i Krasnoludek też bardzo dziękujemy za wsparcie naszego kanału. Tak. I było też pytanie odnośnie tego, czy są świadkowie Jehowy wierzący, niepraktykujący? Można tak nazwać osoby nieczynne. Niektóre tak, te, które nadal wierzą, a są nieczynne. Ale ja bym powiedziałabym, że trudno jest być wierzącym, niepraktykującym u świadków, ale bym powiedziała, że są osoby praktykujące, a nie wiedzące pewnych sytuacji. Na przykład tutaj było pytanie kilkakrotnie, czy świadkowie wiedzą, że są zmiany w statucie, że się zmieniły pewne pytania do chrztu, że pewne takie organizacyjne rzeczy, że są sale królestwa przeznaczone na sprzedaż. Więc świadkowie tego nie wiedzą, albo uważają, że to są jakieś kłamstwa odstępców i przeciętny świadek często nawet myśli, że no jak mnie wykluczą, to będzie wszystko okej. Okay.
mało jest takich świadków, którzy się zagłębiają w historię tego ruchu, w konkretne zasady i wielu nie ma pojęcia o wielu rzeczach. Czyli po prostu u nich to jest tak, taki styl życia. Chodzą sobie na zebranie, czasem na głoszenie, a po zebraniu to co tam sobie robią, to sobie robią. Jak ich nie nakryją, to luz, nie? No, tutaj Krzysztof napisał, że może jest odwrotnie, niewierzący praktykujący. No trochę tak, bo te określenia, które z angielskiego się pojawiają, PIMO, POMI, czyli mentalnie poza, ale w organizacji nadal jest, albo na odwrót, czyli ktoś nadal jest, ktoś jest poza organizacją, bo jest na przykład wykluczony, ale jego umysł nadal tam został. Więc trochę też tak może być, no nie? Tu Basia jeszcze raz zadała pytanie. Jak wygląda podejście do nauki o Kościele? Jestem po historii, wiele razy miałam styczność z historią Kościoła, najczęściej Kościoła katolickiego. Czy świadek miałby wyrzuty sumienia i tak dalej? Czy zostanie skarcony? Znaczy, raczej świadek nie wybierze się na teologię. Pewnie wtedy by został jakoś skarcony. No ale no, to trzeba się wczuć w mentalność świadków, czyli ogólnie to jest przecież fałszywa religia. Więc po co poświęcać na to czas? Przecież ona zaraz zostanie zniszczona. Po co w ogóle się o niej uczyć? Maja jeszcze zadała pytanie. A w sumie nie pytanie, ale chyba chcę, żeby odczytać. Możemy skomentować. Tak, no, na pewno, bo to się też wyświetliło wszystkim na ekranie. Maja pisze, katolicy są śli, dopóki nie trzeba prosić ich o pieniądze i wsparcie jakiejś zbiórki. Wtedy świadkowie nawet nie przyznają się, do swojego wyznania. Tak, wspominaliśmy, już rozmawialiśmy podczas jednego odcinku o tym, że kiedy potrzeba pieniędzy, to wtedy świadkowie tak naprawdę oficjalnie oni się wypinają i mówią, że nie są organizacją charytatywną. To chyba w tym odcinku było. I wtedy no, prosimy wsparcie tych złych ludzi, tych światusów, którzy są tacy źli, prawda? No. Jest tak, to jest taki temat dosyć trudny i temat rzeka o tym dużo mówiliśmy w odcinku właśnie o WOŚP-ie. O WOŚP-ie, tak, jako organizacji charytatywnej. Więc jakby ten WOŚP to tam stanowił tylko część tego odcinka, ale warto do niego zajrzeć. Darek, o co chodzi z tymi kwotami złotówek przy niektórych nikach? Można was jakoś wspomagać? Jak jesteście wspaniałymi młodymi człowiekami. Darku, tam na dole pod tym, jak możesz coś napisać, masz taką buźkę i taki kwadracik z ikonką dolara i wtedy możesz napisać wiadomość, która jest wyróżniona, ponieważ jak jest tych wiadomości tak dużo, to nie jesteśmy w stanie ich wszystkich przeczytać i dlatego po prostu możesz zadać pytanie przez super chat. To pod tym napisem napisz coś, ten kwadracik. Ewentualnie, zresztą jak widzicie, bo tam jak jest na przykład kwota 10 zł, a na ekranie wyświetla się komunikat tam 5,50, te 45% zabiera YouTube swojej prowizji. Ewentualnie jak ktoś nie ma karty, bo tutaj tylko chyba jest karta kredytowa, to w opisie jest link do Tip & Donation i tam można po prostu blika i tam te kwoty prowizji są bardzo malutkie. Tak, a za wszystko bardzo dziękujemy, bo po prostu pomaga nam to prowadzić kanał regularnie. Tak, tłumaczyliśmy to w odcinku też, dużo mówiliśmy, jakie plany na ten rok. Było pytanie, co byśmy zrobili, co bym ja zrobiła, gdyby Edwin wrócił do świadków, albo co Edwin by zrobił, gdybym ja wróciła do świadków. Nie wiem, jak powiedział mi, że odchodzi od świata, znaczy, że już nie wie, że już nie chce być świadkiem, to się chciałam z nim rozwieść. Tak. No. Teraz chyba też bym się rozwiodła. No, ale by nas w zborze raczej nie przyjęli, tak myślę. W ogóle to tak troszkę nie, nawiązuje taką, tą. Tak, do tego, o czym wczoraj rozmawialiśmy między sobą, że jeżeli między no, parą ma być dobrze, to w takich kluczowych, w takich najważniejszych kwestiach no, musi być zgoda, tak przynajmniej uważamy, bo to, że na przykład na większość spraw zapatrujemy się bardzo podobnie, to pomaga nam być lepiej dobranym małżeństwem, lepiej ze sobą żyć. Bo uważam, że jak powiemy, to nasze hasło z naszej znaczy, młodości. To jest cytat. No tak, tak. Już nie pamiętam, kto powiedział, że miłość nie polega na patrzeniu na siebie wzajemnie, tylko patrzeniu w tym samym kierunku. Tak. No i jakby do tego sprowadzamy to, że te rzeczy, które są takie kluczowe i stanowią o naszym fundamencie, naszej osobowości,
to one po prostu pomagają, więc jakby pewnie tu byśmy się rozminęli w takich kluczowych kwestiach, to ciężko byłoby nam ze sobą być. Natomiast są takie rzeczy, w których by się rozmijamy. Ja my na się przykład... bardzo często kłócimy. Tak, ale ja na przykład bardzo lubię pływać, chodzę na basen zresztą. Widać? A ja nie lubię chodzić. A Sara nie cierpi tego, więc jakby no to jest coś, co tak jakby nie stanowi problemu, jeżeli tutaj się w takich rzeczach rozmijamy, no nie? Tak. Tam to... pytanie było tak, i nam uciekło. Tu się wyświetla. Ja teraz tutaj sobie włączę. Kacita. A Kacitę pamiętam, to tego Nika. Więc pozdrawiamy Kacita i dziękujemy. Czy świadkowie słyszeli o książce Kryzys Sumienia? No, słyszeli. Nawet rozmawiałeś z przyjacielem swoim na ten temat. Tak, pamiętam kiedyś byliśmy w gościnie u mojego przyjaciela, a to zabrzmiało, gościnie. Tak świadkowie, nie wiem, tak mówią? Tak, oni się goszczą. Goszczą, no. Ale no nieważne. To ja powiedziałem mu, że ja przeczytałem książkę Kryzys Sumienia, on mi powiedział, że niemożliwe, bo nie byłbyś świadkiem Jehowy. To jest taka mega zakazana książka, napisana przez jednego z byłych świadków, czy jednego z byłych. Cała kierowniczego. Tak. Tak jak tam kiedyś tłumaczyliśmy, że jeden z papieży Świadków Jehowy w pewnym momencie stwierdził, że no, to mu się nie podoba. W tej książce opisuje swoje życie, i całą swoją historię i cały ten proces odejścia, ale też po prostu mówi o pewnych rzeczach, które dzieją się tam na samej górze, o których świadkowie totalnie nie mają pojęcia. Dlatego tak bardzo są przestrzegani przed tą książką. To jest zakazana książka. Jakbyś taką książkę miał w domu na półce i przyszedłby ktoś ciebie odwiedzić i zobaczyłby tą książkę, doniósłby do starszych, jak byliby starsi, to miałbyś problemy, rozmowy, że to jest książka zakazana i musisz ją wyrzucić, pewnie jakieś działania sądownicze, czyli tak zwany komitet mógłby się tutaj znaleźć, albo jakieś przynajmniej rozmowy, które miałyby cię napomnieć, ponieważ czytasz odstępcze materiały. Tak, no tak jest książka, taka ma status zakazanej, bym powiedziała. Tak, bardzo zakazanej. Natomiast świadkowie sami, oni wiedzą, że taka książka jest, ale unikają jej jak ognia. Dobra, mamy pytanie. XXX. Dzięki bardzo za to wsparcie i to twoje pytanie. Jestem nauczycielem wspomagającym. To jest, siedzę z dzieckiem na lekcjach, w tym religii. Sama jestem ateistką, z szacunku wstaję, gdy dzieci nauczycielka modlą się. Ale co, gdybym była świadkiem Jehowy? Weź mi jeszcze, otwórz to pytanie. Bo nie wiem, czy do końca zrozumiałem. Znaczy, czy by mogła w taki sposób brać w pewien sposób udział w tym, nawet jako... To jest, wiesz, to jest ta kwestia, czy Świadek Jehowy pójdzie na ślub kościelny. Aha, tak, to tak. O to chodzi. Dobra. To może ty powiedz, moja, mi zasłynęło no, gardle. No, jakbyś była świadkiem, to oczywiście zależy to troszkę od twojego sumienia, ale raczej byś nie wstawała. Być może nawet starała się wyjść na jakieś... w czasie pewnych... Nie wiem, nigdy nie byłam na lekcji religii takiej, przepraszam, ale w czasie, nie wiem, jakiegoś rytuałów. Albo byś po prostu siedziała gdzieś z boczku i starałaś się w to nie ingerować, nie słuchać. Trudno powiedzieć. Ogólnie świadkowie są aż do tego stopnia wyczuleni na jakieś aktywności innych religii, że właśnie potrafią nie przyjść na ślub kościelny do osób z własnej rodziny. Nie mówię, że każdy. Ale raczej z tego, co obserwowałam, omijali i od razu szli na wesele, albo się stało przed kościołem, nie wchodziło się do środka. Tak. To nawet bardzo często nam się gdzieś w komentarzach przewijało, że pisaliście, że ktoś tam był ze świadków u mnie na ślubie, ale nie wszedł do kościoła. Ja pamiętam, że jak już dopiero pierwszy raz na ślubie byliśmy u twojej kuzynki, to weszliśmy pierwszy raz wtedy do kościoła podczas ślubu. Tak to zawsze człowiek był poza. Nawet na pogrzebach świadkowie za bardzo nie wchodzą do środka. No nie zawsze, no nie? To tak nie można powiedzieć, że wszystko tu jest czarno-białe i świadkowie robią tak, tak nie robią, jak tak robią, to ich się wyklucza. To nie do końca tak działa. W wielu kwestiach są pewne naciski ze strony otoczenia i społeczności, w której świadkowie żyją. Wiele kwestii jest związanych z twoim własnym sumieniem i to twoje sumienie, które ono nie do końca jest takie, że to jest twój wewnętrzny duch i taki wewnętrzny głos, który tobie... Myśl o szlaban trochę. Tak, które tobie coś pozwala, a coś nie. Ona jest trochę zmanipulowana i ty zawsze patrzysz na to, że jeżeli coś zrobiłaś w niewłaściwy sposób, bo to jest
niedobrze się na to patrzy wśród świadków, to od razu się wewnętrznie źle czujesz i już, no, już masz wyrzuty sumienia i boisz się, że zginiesz w Armagedonie. No to się wszystko do tego sprowadza. Charlie Sorrow, dzięki bardzo Charlie za to swoje wsparcie, za to, że pomagacie światusom zrozumieć świadków Jehowy. Myślę, że to ma duży sens i mimo tego, że tutaj pojawiają się głosy sprzeciwu, nawet od takich świadków jak Peter tutaj na początku, ale uciekł. Szalał w komentarzach, nie wiem, chyba chciał pokazać, że od razu przyjdzie, tego zbanujemy, bo się boimy prawdy, ale nieważne. Naprawdę widzimy to, ten feedback, który od Was otrzymujemy, to on jest niesamowity, bo my nie możemy tu powiedzieć wszystkich rzeczy, które piszecie, bo wiele tych wiadomości jest prywatnych i piszecie na naszych Instagramach do nas i dziękujecie tak, za to. Tak, to jest codziennie, ja się nie przekopuję, nie jestem w stanie się przekopać wszystkie wiadomości, bo codziennie to jest sporo czasu na odpisywanie i często są to takie sytuacje, że ktoś musi jeszcze być świadkiem i on nie wie, co ma zrobić i jak tu poprowadzić, nie wiem, rozmowę ze starszymi na przykład. Także się staramy pomóc w miarę możliwości. Chciałam tu jeszcze te dwa ostatnie pytania stąd. To pierwsze jest krótkie, a to drugie to jest, ciekawy temat. Tak, a jak już mówiliśmy o Instagramie, to ja się dzisiaj z Sary śmiałem na Instagramie. Jak chcecie, to możecie zajrzeć. W każdym opisie naszego filmu są linki do naszych Instagramów. Ja zazwyczaj mówię więcej, ale Edwin się ostatnio rozkręca i dzisiaj wstawił kompromitujące mnie materiały. Tak, ale ja generalnie nie mówię o siebie na Instagramie o świadkach, tak sobie po prostu wrzucam na co mam ochotę i to głównie zawodowo. Ja też wrzucam na co mam ochotę. No tylko tak. Ja się często bulwersuję, na przykład z rana jakieś newsy czytam i potem muszę wyrzucić to z siebie, co nam odwalili, nie? Tak, choćby to, że Świadkowie Jehowy zatrudnili specjalistę od sekt. Obrońcę sekt. Sekt. Tak. Apologetę cult sekt. Apologist. Jakoś tak. Żeby udowodnić, że nie są sektą. Logika po prostu. Tak. No, ale myślę, że za jakiś czas trochę jeszcze na ten temat będzie informacji, ale po prostu takie rzeczy, których na co dzień nie wrzucamy, znaczy na co dzień nie wrzucamy na YouTube'a, no bo tutaj jest troszeczkę inna forma, to znajduje się albo na Sary blogu, albo na naszych Instagramach, głównie Sary, bo ja tego tematu też się staram odciąć od w ogóle czasami od tematu świadków, bo też głowa musi się oczyścić. Ale wracamy do Twoich pytań, co tutaj mówiłaś. Czy wierzą w przesądy? Nie. Nie. Nie, po prostu nie. Ja nawet kiedyś właśnie byłam, miałam z 8-9 lat i gdzieś w szkole nam opowiadali, że jak się spotka kominierza, to trzeba się złapać za guzik. I szłam, odprowadzała mnie w tamtym momencie taka siostra ze zboru, starsza ode mnie o wiele lat, do domu. Dostała takie, rodzice ją moim nie poprosili. I ja widziałam tego kominierza i taka byłam rozdarta i tak wewnętrznie tak delikatnie złapałam za ten guzik i ona mnie od razu, ja miałam 8 lat, ona miała lat powiedzmy 35 i od razu mnie zrypała za to. I miałam smuteczek, że zawiodłam Jehowę. Tak, a ja na przykład przychodziłem specjalnie pod drabiną, żeby pokazać. Tak. Zresztą nawet podejście od świadków to... Nie, teraz my też nie jesteśmy przesądni, więc jakby do tego nie uznajemy, ale no Świadkowie Jehowy całkowicie też odrzucają coś takiego. Dobra, chciałam to ostatnie pytanie, w sumie to nie jest pytanie, tylko jakaś kwestia. Dzieci w rodzinach mieszanych, gdy jeden rodzic jest Świadkiem Jehowy, a drugi nie, czy są z tego powodu jakieś problemy? Jak to wygląda? No to tak. Świadek Jehowy na pewno nie odpuści wychowania dziecka według swojej religii. To jest nałożony na niego ogromny obowiązek i będzie nawet za cenę jakichś konfliktów ze współmałżonkiem będzie robił wszystko, żeby to dziecko ciągnąć na zebrania, żeby jeździło na kongresy, na pamiątkę. Najlepiej, żeby też zostało Świadkiem Jehowy. A jak zachowa się druga strona, czyli ten rodzic, który nie jest świadkiem, no to już zależy od jego religijności. Znam takie sytuacje z mojego życia, że zazwyczaj ta strona miała, obojętne to było, nie zwracała jakoś szczególnie uwagi, ale były też takie przypadki, że zależało im na doprowadzeniu dziecka do komunii, czyli chrzest i komunia. I na przykład takie dziecko jednocześnie chodziło na zebrania i na zajęcia przygotowujące do komunii. Zazwyczaj przepraszam za wyrażenie, odbębnieniu komunii ten rodzic nieświadek porzucał jakby to wychowanie religijne dziecka. Nie mówię, że tak jest wszędzie,
Ale to trochę tak pamiętam, kiedyś z kimś rozmawiałam, że dobra, niech ma komunię, bo jakby ciało ślub kościelny, coś tam, nie wiadomo co wybierze. No ale potem już to dziecko jest jakby w siłę wepchnięte w świadkowskie życie i zwyczaje, co jest trochę smutne. Także nie porzucajcie waszych dzieci. Tak. Ja się troszkę wyłączyłem, bo się zaczytałem w komentarzach, więc już nic nie dopowiem, żeby się nie powtórzyć. Tutaj słusznie Paweł Gaweł mówi, że jak na tylu oglądających to jest mało łapek w górę, bo 202, a mamy prawie 1950 osób. Chyba, że reszta to świadkowie Jehowy. No, a to też by było sukcesem chyba. Ale co tutaj takie pytanie, czy znamy świadka Jehowy, który po odejściu stał się katolikiem, czy wszyscy zostają ateistami? Nie wszyscy. Nie wszyscy zostają ateistami. Niektórzy mówią, że świadkowie to wylęgarnia ateistów, ale nie wiem, czy to tak można bardzo uprościć, ponieważ wydaje mi się, że można powiedzieć, że chyba tak pół na pół. No ale to nie są jakieś statystyki, tylko takie taka subiektywna ocena, bo my też żyjemy troszkę w takiej bańce, wśród znajomych otaczamy się takimi osobami, które też pewne poglądy mają takie jak my, choć nie wszyscy oczywiście. I czasem zdarza nam się coś palnąć głupiego, bo coś jest dla nas zgodne z naszymi poglądami i nie chcemy nawet kogoś urazić, a się okazuje, że coś walnęliśmy głupiego. No tak, no my też byśmy mogli obrażać non stop, bo ktoś mówił o Jezusie, o Bogu, a przecież my tego nie uznajemy. No to musimy się po prostu wszyscy szanować i tolerować tak jak należy. Tu jeszcze to już mi zaginęło. Gdzieś tam wcześniej było pytanie. O, tu jest jeszcze pytanie, bo się nie wyświetliło wcześniej. Tak, o. Tak, wskoczyło tutaj. I tam też, dobra. Tak. Widzę, że się wszyscy rozkręcają. Sebastian Michalski. Bardzo dziękujemy Ci, Sebastianie. I już odpowiadamy na Twoje pytanie. Jak mąż katolik może sypiać z żoną z świadkiem Jehowy? No krew nie woda, no. Krew nie woda. Różnie może być, wiadomo, jeśli chodzi o to, w jakim momencie to małżeństwo zostało zawarte. Tak, raczej tendencja jest taka, że małżeństwo zostało zawarte, jak oboje byli na przykład katolikami, a w pewnym momencie któryś z nich został świadkiem Jehowy. Rzadziej zdarza się taka sytuacja, że właśnie jest na przykład, to częściej jest dziewczyna, która jest świadkiem Jehowy, zakochała się w chłopaku ze świata. No i oczywiście oni mogą normalnie żyć ze sobą. To nie. Tak, ponieważ jakby tutaj jest małżeństwo zawarte i świadkowie uważają małżeństwo za święte, tak można powiedzieć. Więc jakby takie zbliżenia cielesne, fizyczne dla świadków Jehowy są czymś normalnym w małżeństwie, bez względu na to, jakie ktoś ma poglądy. Natomiast ja tutaj nie chcę za bardzo zamieszać, ale pamiętam, bo kiedyś słyszałem kilka takich rozmów, gdzie kobiety, które były świadkami Jehowy, miały problem z sypianiem z mężami, którzy byli, no nie byli świadkami Jehowy i że to było trudne. Nie do końca teraz dokładnie pamiętam. A jeśli już to było jakieś osobiste. Tak, raczej to osobiste, jeśli chodzi o takie oficjalne wytyczne i raczej o ogół, ogół ludzi, którzy no, tych zasad przestrzegają, to jakoś nie ma z tym problemu. Większość. Generalnie raczej sprawy łóżkowe zostawia się małżeństwu po prostu. Jakie tam sobie decyzje podejmą, to sobie podejmą. O, XXX znowu. Czyli, bo to jest jeszcze raz. Często muszę pomagać dziecku w zrobieniu zadania, przeczytania jakiegoś tekstu religijnego czy Pisma Świętego. Czy jako świadek robiłabym coś złego? Skarcą mnie, a może po prostu nie powinnam podejmować takiej pracy? Temat pracy, bo to się wiąże z tematem pracy. Nie pamiętam też, kurczę, już tych odcinków mamy sporo, chyba ze 40. Ale mówiliśmy o tych zakazanych zawodach troszeczkę. Świadkowie Jehowy na pewno zachęcaliby Ciebie do zmiany pracy. Znaczy na pewno. Niekoniecznie, ja tu się nie zgodzę z Tobą. Ale pozwól mi skończyć. To nie jest tak, że coś można, a coś nie można i że ta praca konkretnie będzie zakazana. Tam mówiliśmy o tym, że są pewne zawody, których świadkowie Jehowy nie mogą wykonywać, ale na pewno kiedy, tak jak tutaj otwarcie nas pytasz, byś pytała starszych, że musisz robić takie rzeczy, które są związane z fałszywą religią, to mogłoby to się spotkać z takimi rozmowami ze strony starszych do tego, że powinnaś przemyśleć, czy ta praca nie odciągnie ci od Jehowy, czy ona jest dobra dla ciebie. Nie mówię, że to musi wyglądać, Sara, tak jak w tym przypadku
tej kobiety ze zboru, tej siostry, która pracowała w fabryce bombek i której dano 6 miesięcy na to, żeby zmieniła pracę, ponieważ nie miała innej pracy i z tej pracy była zadowolona, została wykluczona. Nie to miałem na myśli. Mhm. Raczej mogą być po prostu takie naciski, że ta praca nie do końca albo nie do końca jest dobra, albo ma rzeczy takie w sobie, które są związane z... Znaczy, bo ja tu zamierzałam pójść w tą narrację, w której mówiliśmy w odcinku o szkole. Czyli jakby to jest taki jakby twój obowiązek zawodowy, tak samo jak my mieliśmy w liceum, się omawiało Pismo Święte pod kątem literackim, a nie pod kątem religijnym. I jeśli byś na przykład jako świadek nie poszła do starszych z płaczem, że ojejku, ja muszę powiedzieć tutaj, mam takie trudności w pracy, co mam zrobić, tylko potraktujesz to jako po prostu, dobra, teraz omawiamy, on ma pracę domową, nie wiem, z Księgi Hioba coś napisać, odrobione z głowy, to nie będzie problemu. Słuchaj, bo jest tak, już powoli kończymy. 21.10. Ja tu też chciałam polecić kanał kolegi naszego, Teokratyczna Szkoła Służby Beznadziejnej, się ładnie udziela w czacie i troszkę on idzie zupełnie inną tematykę niż my, czyli takie jakieś właśnie nowości, co tam się dzieje u Świadków Jehowy, więc jeśli Was to interesuje, to śmiało możecie zajrzeć. Tak. A my chyba musimy powoli kończyć. Dlatego musimy powiedzieć o tym spotkaniu. Tak. O tym spotkaniu. Jeszcze nie padną konkrety, ale planujemy takie spotkanie na przełomie lutego, marca. Raczej marzec. No, ale to mówię, no mniej więcej w tamtym okresie, ponieważ na przełomie później marca, kwietnia mamy inne plany, chyba, no ale nieważne. Generalnie to spotkanie odbędzie się w Warszawie. Mamy fajne miejsce, w którym planujemy, żeby ono się odbyło. Na pewno będziemy chcieli, zrobimy coś w rodzaju takich zapisów, żebyśmy wiedzieli, ile osób będzie chętnych i będzie miało możliwości spotkać się z nami, no bo to jest kwestia też wynajęcia sali. Więc jakby no będziemy to musieli dograć, więc zapytamy Was, planujemy to właśnie tak, jeśli chodzi o luty, to raczej sam koniec lutego, ale raczej tak w marcu, no dobra, to dokładnie podamy, więc śledźcie naszą społeczność i trochę postaramy się więcej wrzucać na naszym fanpage'u na Facebooku. Na Facebook tam światłysy. No, ale generalnie Facebooka nie każdy ma, a na społeczność może wyjść każdy. Tak. Pewne informacje będziemy zamieszczać w relacjach, ale ostatnio ten okres, początek roku, no to u nas był bardzo taki ciężki zawodowo, no więc jakby troszeczkę pewne rzeczy zaniedbaliśmy, ale wybaczycie nam. Ja mam jeszcze prośbę, żebyście może nie na czacie, ale jak już się ten live zapisze, te osoby, które będą chętne, napisały, czego byście oczekiwali po takim spotkaniu, bo niedawno jesienią organizowaliśmy spotkanie dla Lloyda, tak. I nie przewidzieliśmy pewnych rzeczy, na przykład tego, że ludzie będą tak bardzo chcieli podzielić się swoimi historiami, co było piękne, ale troszkę nam zaburzyło czas. Tego się nie spodziewaliśmy, więc jeśli na przykład zamierzają przyjść, nie wiem, eks-świadkowie też, albo osoby, które wciąż są świadkami oficjalnie, i chcą na przykład poopowiadać swoje historie, bardzo chętnie, tylko chcielibyśmy wiedzieć, żeby to przygotować się na to, no nie? Tak, no po prostu, żeby też czasowo być przygotowanym, bo no nie zrobimy też takiego zgromadzenia z takiego spotkania. Chcemy wiedzieć, ile mniej więcej będzie osób, to dlatego tamte zapisy. Tutaj w komentarzach dajcie pod filmem... Pod filmem, nie na czacie, jak już się live zapisze. Tak, bo później do tych komentarzy trudniej wrócić, więc dajcie znać, czego byście oczekiwali, tak jak Sara zapytała. Dziękujemy po raz kolejny Winstonowi Churchillowi, tak, za to wsparcie. A jeszcze jedną rzecz chciałem tak tutaj powiedzieć, ponieważ wspominaliśmy o tych wywiadach, które chcemy zrobić z osobami, które byłyby gotowe opowiedzieć swoją historię, pokazać, szczególnie z osobami, które wychowywały się w religii Świadków Jehowy i odeszły. I czasami piszecie do nas, pewnie dostajecie mnóstwo takich wiadomości. Powiem, że bardzo mało osób się zgłosiło chętnych do takich wywiadów.
Ale są też takie osoby, które na przykład są gotowe przyjechać tysiące kilometrów, żeby się z nami spotkać i bardzo to doceniamy, więc bardzo prosimy, żeby kwestie takich wywiadów pisać do nas na maila, bo to łatwiej nam sobie zorganizować i zapisać, gdzie my musimy dojechać, gdzie się z kim spotkać i bardzo chętnie odezwiemy się do Was, żeby już zacząć umawiać te wywiady. Myślę, że na razie to będzie w takim, jak to powiedzieć, że jak często? No, na pewno nie częściej niż raz w miesiącu. Tak, o, właśnie, no, chciałem powiedzieć, że nie częściej niż raz w miesiącu, bo to jest troszeczkę więcej zorganizowania potrzeba do takiego wywiadu, ale odzywajcie się do nas, więc bardzo chętnie to uwzględnimy. No i co, to chyba koniec. Jakieś ostatnie pytania rzutem na taśmę? Kto pierwszy, ten lepszy? Źle tutaj czat tutaj się odświeża. Czekamy. Ostatnie dwa może. Tak, ale wiesz, bo u nas jest opóźnienie. Ale nie, tutaj chyba mamy świeżo, nie? A może. Nie wiem. Nie wiem. No dobra, no to co? Nie będzie dwóch ostatnich. Nie będzie dwóch ostatnich pytań. Cieszymy się, że byliście z nami po raz kolejny. Następny live pewnie za jakieś 3-4 tygodnie. A, czy istnieje spowiedź? Jest, dobra. I świadkowie antykoncepcja. Dobra, ostatnie dwa pytania. Ha! Czy istnieje spowiedź? Nie, nie ma spowiedzi. Nie ma spowiedzi. Nie ma spowiedzi, oficjalnej, ale są wyrzuty sumienia. Nie, a jest jeszcze więcej. Ponieważ świadkowie Jehowy, kiedy toczą się sprawy w sądzie dotyczące nadużyć seksualnych względem dzieci, to zasłaniają się tajemnicą spowiedzi, żeby nie mówić, nie informować władz o tym. Więc nie ma spowiedzi u świadków, ale jak jeżeli coś dotyczy świadków, że musieliby o tym powiedzieć, to wtedy jest spowiedź. Dobra, a antykoncepcja? Ogólnie kwestia wyboru pary, nie ma jakichś zaleceń, byleby to nie była antykoncepcja wczesnoporonna, czyli w jakiś sposób wywołująca poronienie. Jeśli spełnia to kryterium, że... Mów. No... że nie wywołuje przedwczesnego poronienia, to jest decyzja pary. Tak. A tu Ci pokazywam pytanie, na które nie mogę się powstrzymać, żeby odpowiedzieć. Jak katolicy się kochają, robią to po Bożemu, a jak świadkowie Jehowy to robią? Po pionierskiemu. Nie, ale... Bo jeszcze czy będzie pieśń na koniec, bo niektórzy świadkowie chcą być misjonarzami, więc pozycja misjonarska zawsze dodatkowe punkty. Tak jest, ale kiedyś były zalecenia w strażnicy, że świadkowie Jehowy przed stosunkiem powinni się pomodlić. No i niektóre pary to robiły. To były lata 60. tak, w strażnicy, a później też było wiele, wiele, wiele rzeczy, które dotyczyły. No dawaj jakąś pieśń na koniec. Nie, Jehowa, pasterze moim. Dzisiaj się nie odważę. Jestem zbyt trzeźwy, bo od 110 dni nie piję alkoholu. Ale nie dlatego, że sobie odliczam, że nie mogę, mam problem. Nie piję, bo Sara nie może pić, więc ją w tym wspieram. Okej, żegnamy się z Wami bardzo serdecznie. Wiemy, że chcielibyście jeszcze więcej. Nam też się to podobało. Teraz nie będziemy mogli zasnąć, ponieważ jesteśmy bardzo podekscytowani, że Was tyle było, więc... A ja potukłam dzisiaj wyświetlacz w telefonie. Więc bardzo serdecznie dziękujemy za to, że okazaliście taką swoją dobroć i zjawiliście się na naszej transmisji na żywo. Czemu tak krótko? No, bo myślimy, że godzina to jest wystarczająca. Bo to są zasady świadkowskie. Tak, żebyście za nami zatęsknili, jak następny odcinek będzie, powiedzmy, na koniec lutego albo na początku marca. Tak. Jak świadkowie składali wizytę pasterską dwóch starszych albo starszy sługa, to mieliśmy takie zalecenia, żeby... kiedy ma się zakończyć ta wizyta? Wtedy, kiedy... Ta osoba, ona nie będzie chciała jeszcze jej zakończyć. Jak to, nie wiem jak to powiedzieć, ale że po prostu jeszcze będzie niedosyt, że czasami jest tak, że z kimś rozmawiasz, chcesz jeszcze rozmawiać, a on już wstaje, wychodzi, mówi do widzenia i to jest dobry moment na zakończenie takiej wizyty, więc ostatni raz już, Sara, mi nie przerywaj. Dziękujemy Wam za to, że byliście z nami i do zobaczenia już wkrótce. Cześć. I czy chcesz zakończyć transmisję? Tak, chcę zakończyć.